W dzisiejszym odcinku z cyklu Ogród Ozdobny przypomnienie, jakie rośliny kwitnące można lub nawet należy wysiać w lutym. Zapraszamy! A do roślin, które pięknymi, kolorowymi kwiatami ozdobią latem nasze ogrodowe rabaty lub donice na tarasach i balkonach, zaliczyć możemy zarówno kwiaty jednoroczne, jak i byliny, które możemy uprawiać dłużej niż tylko jeden sezon. W lutym wysiewamy te rośliny, które mają długi okres wegetacji lub te gatunki, których kwiaty chcemy podziwiać już w maju, a nawet wcześniej. A zaliczamy tu między innymi pelargonie. Najczęściej kupujemy ich gotowe, kwitnące sadzonki w momencie, gdy minie ryzyko przymrozków. Nie są one stosunkowo drogie, a wybór ich odmian jest przeogromny. Jednakże są wśród nas osoby, dla których wysiew kwiatów to prawdziwe hobby. A pelargonie można wysiewać od grudnia do lutego i obserwować, jak rozwijają się te wspaniałe rośliny od ziarenka. Nasiona pelargonii można kupić lub zebrać z własnych kwiatów późnym latem. Nie wszystkie odmiany je jednak zawiązują. Ja zebrałam swoje z pelargonii, które wcześniej również samodzielnie wysiałam. Nasiona trzeba wówczas wyłuskać, są one dość dobrze schowane. Trzeba się nieco napracować, żeby do nich dotrzeć. Gdy już się to uda, postępujemy standardowo. Umieszczamy nasiona na wilgotnym podłożu do siewu i pikowania, w dość płytkim pojemniku lub kuwecie, niezbyt gęsto, żeby ułatwić sobie późniejsze pikowanie siewek. Przykrywamy je cienką warstwą ziemi lub piasku i stawiamy w ciepłym miejscu. Dbamy o stałą wilgotność podłoża, w czym może pomóc położenie na wierzchu szyby lub kawałka folii. Pamiętajmy wtedy o codziennym wietrzeniu. Do roślin kwitnących wysiewanych na rozsady w lutym zaliczamy też petunie. W tym przypadku również możemy kupić nasiona lub wysiać te, które zebraliśmy samodzielnie w zeszłym roku. Jednak tutaj jest ryzyko, że mogą one nie wzejść lub że nie otrzymamy dokładnie takich samych kwiatów, jakie rosły u nas wcześniej w donicach. Mimo wszystko ja zrobię eksperyment i wysieję te nasiona petunii, które udało mi się zebrać zeszłego lata. Zobaczymy, co z nich wyrośnie. Najpierw próba w niewielkich pojemnikach, żeby sprawdzić, czy w ogóle wykiełkują. Jeżeli się uda, wysieję pozostałe już do większych pojemników. Nasiona petunii są bardzo drobne. Rozsypujemy je delikatnie na ubitym i zwilżonym podłożu do siewu i pikowania, nie przykrywamy ich ziemią, tylko przygniatamy i dbamy, tak jak w przypadku pozostałych rozsad, o stałą wilgotność podłoża. O tej porze postanowiłam też wysiać bratki. Generalnie są to rośliny dwuletnie, które należy wysiać w okolicy czerwca, przezimować i które potem bujnie kwitną wczesną wiosną kolejnego roku. Ale w komentarzach pojawiało się sporo pytań o to, czy można wysiać bratki również w styczniu lub w lutym. Zrobię zatem eksperyment i sprawdzimy. Wysieję zarówno nasiona, które sama zebrałam z moich ogrodowych okazów, jak również nasiona nabyte w sklepie ogrodniczym. Są one dość drobne. Rozmieszczamy je na wilgotnym podłożu, przysypujemy naprawdę cienką warstwą ziemi lub piasku i zraszamy. Co będzie dalej? Poczekamy, zobaczymy. Kolejną rośliną, którą na pewno wysiewamy w lutym, jest szałwia błyszcząca. Ma ona pięknie wybarwione czerwone kwiatostany, które pojawiają się przez cały sezon, od późnej wiosny do późnej jesieni. Minus tej rośliny jest tylko jeden. Jest ona uwielbiana przez ślimaki. Jeżeli mamy więc z nimi problem w ogrodzie, to możemy nie nacieszyć zbytnio oczu szałwią błyszczącą. W zeszłym roku szkodniki te zniszczyły niemal moje wszystkie sadzonki na rabacie w ciągu jednej nocy. Może w tym roku uda mi się je uchronić przed ślimakami, bo naprawdę jest to wdzięczna i ładna roślina. W lutym możemy się pokusić także o wysiew aksamitek. Możemy je siać także w marcu, kwietniu i w maju bezpośrednio do gruntu. Te, które wysiejemy teraz, zakwitną najprawdopodobniej już w okolicach kwietnia. Pamiętajmy, że są to rośliny ciepłolubne, więc na zewnątrz możemy je wystawić, gdy minie już ryzyko przymrozków. Aksamitki mają bardzo charakterystyczne nasiona. Nie sposób ich pomylić z żadną inną rośliną. Mogą być to zarówno nasiona kupione, jak również zebrane samodzielnie. Wszystkie powinny wykiełkować i zakwitnąć bez problemu. Nadeszła też pora na wysiew lobelii. Lobelia, podobnie jak petunia, ma bardzo drobne nasiona. Potem ma też drobne kwiaty w kolorze niebieskim, fioletowym lub białym. Doskonale nadaje się one do wiszących pojemników. Jest to też roślina miododajna. Werbena to kolejny gatunek wysiewany w lutym. Ma już ona nieco większe nasiona, łatwiej je rozprowadzić w pojemniku do wysiewu. Problemu nie ma także z dalią, kolejną rośliną, którą możemy wysiewać w tym miesiącu. Dotyczy to zwłaszcza odmian niskich, o drobnych kwiatach. Wysokie dalie ogrodowe oferowane są zazwyczaj w sklepach w postaci kłączy, ale nasiona najmniejszych gatunków możemy wysiewać i potem rośliny te potraktować jako wieloletnie. Ich kłącza możemy potem wykopywać jesienią przed nadejściem mrozów i wkopywać ponownie w maju. Z roku na rok będą kwitły coraz obficiej. Koniec zimy to także czas wysiewu na rozsady goździka ogrodowego oraz żeniszka, kobei pnącej i ozdobnego tytoniu. Niektórzy pod koniec lutego sieją już także na rozsady takie rośliny jak wyżnin większy, czyli lwia paszcza, begonia stale kwitnąca, astry chińskie, kosmos, heliotrop peruwiański, lewkonia, tunbergia czy niecierpek. Wszystkie pojemniki, do których siejemy nasiona na rozsady, powinny być czyste i mieć otwory na dnie odprowadzające nadmiar wody. Większość wysiewanych w lutym okazów wymaga późniejszego pikowania do większych doniczek, zanim trafią na swoje miejsce docelowe w ogrodzie lub w balkonowej czy też tarasowej donicy. Do tematu pikowania przejdziemy już jednak w innym odcinku. Tymczasem pora na podsumowanie. W lutym możemy wysiewać na rozsady m.in. takie rośliny kwitnące jak pelargonia, petunia, aksamitka, lobelia, werbena, dalia, żeniszek, goździk ogrodowy, kobea pnąca czy tytoń ozdobny. Udanych wysiewów!